Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Boguszewski i dzisiaj w porannej sesji to nie będzie do końca wykład. To będzie wykładu-quiz, ponieważ pomyślałem sobie, że dużo lepiej Państwo na tym skorzystacie. No właśnie, nauko bzdury, pseudonauka, pseudostwierdzenia, które powodują to, że w XXI wieku mamy odsetek ludzi, którzy wierzą w to, że Ziemia jest płaska. Kiedy mówię ten wykład, to nawet mi się zdarzyło, że właśnie niektóre oburzone osoby przy tym stwierdzeniu powiedziały, no przecież jest. No i skąd to się bierze? Skąd to się bierze? Tutaj akurat tego problemu nie poruszymy w całości, aczkolwiek będzie on troszeczkę naświetlony. Natomiast to, co chciałbym dzisiaj bardziej przyszpilić, to jest mity, fałszywe stwierdzenia, fałszywe tezy, które są związane z tym, czyli z mózgiem, czyli z czymś, co nas tworzy. No dobrze, i to będzie, tak jak powiedziałem, w formie quizu, w formie testu. W związku z tym potrzebuję czterech ochotników. Tam mamy młodzież licealną, tak? Proszę nie chować, ja wiem, że jest jeden filar i wszyscy za filarem, ale poprosiłbym cztery osoby, które potrafią i chciałyby troszeczkę pomóc. No, siup, bo nie... O, bo, proszę bardzo, też mogę. Potrzebuję cztery osoby. Osoby będą A, B, C, D. Tak? Zapraszam. O, dobra, to jeszcze... Młodzież, widzę, się nie garnie. Proszę bardzo, proszę sobie tutaj usiąść. Dobra. I jeszcze jedna osoba. Kto chętny? To będzie bardzo proste i nie będzie bolało. Nic nie będziemy wyciągali z głowy. Zapraszam. O, no, o, super, bardzo proszę. Świetnie. Dobrze. I teraz tak. Będzie to wyglądało w ten sposób, że ja będę wyświetlał zestaw pytań. Będą odpowiedzi A, B, C, D. Kiedy je przeczytam, Państwo się w głębi swojej wiedzy, w głębi swojej duszy zastanowicie, co tak naprawdę, które lubicie z tych odpowiedzi i podniesiecie rękę przy odpowiednim wywołaniu litery, a nasze osoby A, B, C, D uzgodnią, których było najwięcej. Tak? Nie będziemy liczyli ich dokładnie co do jednej sztuki. Chodzi tylko o to, żeby mniej więcej pokazać większość, bądź na przykład jakiś taki ogólny konsensus. OK? Czy to się zgadzamy? A, B, C i D. Dobra. W takim razie zaczynamy. Zaczniemy od najważniejszego. Od tego, co mi spędza sen z oczu. Ile procent naszego mózgu używamy? Mit, który po prostu jest wszędzie, wykorzystywany, żeby sprzedać wszystko, od terapii do różnych suplementów. No i zobaczymy, co będzie. Najpierw zrobimy głosowanie testowe, a potem Państwu pokażę, jaka jest prawidłowa odpowiedź, a potem się z niej wytłumaczę. No dobrze, w takim razie, kto jest, to prosiłbym, żeby moja komisja się popatrzyła w tłum. Okej, bardzo dobrze. Uwaga, proszę podnieść, jeżeli uważacie Państwo, że jest to w okolicach 2%. Ręka w górę. Troszeczkę się podniosło, dobrze. 100%. Troszeczkę. 10%. Albo w okolicach 10%. Czy Państwo potrafią podnosić ręce? O, tego nie sprawdziłem. Okej. Okay. Dobra, i tutaj bym poprosił od 5 do 30% w zależności od wykształcenia. Okej. Okay. Jaki jest werdykt, której odpowiedzi było najwięcej? Chyba 100%. B, 100%. Nie. No. Według mnie chyba było ostatnie. Okej, okay, dobra. Czyli pomiędzy 5 a 30%. Dokładnie. I to jest oczywiście zła odpowiedź, bo prawidłowa jest 100%. Ale tak jak mówię, nie miałem 100% wypełnienia tymi odpowiedziami, więc proszę się postarać. Proszę być interaktywnym, szczególnie za filarem. Dobrze. I teraz tutaj dodatkowo jeszcze, ja te pytania zadaję od kilku lat studentom. Studentom pierwszego roku psychologii, czyli takich ludzi, których podejrzewam, że troszkę się czymś interesowali. Dodatkowo studentom trzeciego roku, którzy już mieli kilka przedmiotów związanych z mózgiem. Coś, co napawa mnie smutkiem, to jest to, że nie ma zbyt dużych różnic statystycznych pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem, więc chyba źle robię swoją robotę. A to jest ich odpowiedź. I najczęściej wybieraną odpowiedzią, akurat tutaj w tym przypadku, była odpowiedź C. 10%. Zaledwie 20%.
2% zgadzało się z tym, że używamy 100% mózgu i to jest jeden z najbardziej powszechnych i podstawowych mitów. No dobrze, to w takim razie dlaczego jest inaczej? Wyobraźmy sobie najprostsze zadanie. Takie najprostsze zadanie. Pokazujemy bodziec, na przykład truskawkę. I teraz zadanie jest bardzo proste. Jeżeli widzisz truskawkę, wciśnij przycisk. I teraz proszę zwrócić uwagę, to jest, no, nie możemy praktycznie wymyślić prostszego zadania. I teraz zobaczmy sobie, ile części naszego mózgu współpracuje. Bo sygnał leci sobie z siatkówki do wzgórza. To jest takie miejsce stare ewolucyjnie, które przetwarza już częściowo informację wzrokową. Tu nie ma narysowanej takiej drogi bocznej do centrum emocjonalnego ciała migdałowatego, gdzie jeżeli na przykład mamy fobię przeciwko truskawkom, to już uruchomi się alarm, ale wróćmy do głównego szlaku. Lecimy sobie do kory wzrokowej. Kora wzrokowa na bardzo wielu etapach musi zbudować sobie obraz tego, co widzi i robi to z prostych linii, dokłada kolory, rozpoznaje kształty w takim szlaku brzusznym, ale oczywiście jeszcze jest inny szlak, który mówi, gdzie jest ta truskawka. Kiedy już dojdzie do takich obszarów korowych, które rozpoznają obiekty, czyli mówią nam, że to jest rzeczywiście obiekt zaklasyfikowany jako truskawka, nawet jak nie jest zbyt ładna, to ta informacja idzie nam do kory przedczołowej, gdzie musimy mieć w pamięci zadanie. Co my żeśmy mieli zrobić? Aha, wcisnąć guzik. Czyli musimy podjąć decyzję, że wciskamy guzik i ta decyzja następnie jest przekazywana do odpowiednich obszarów kory przedruchowej. To znaczy taka, która musi wiedzieć, gdzie mamy rękę, gdzie mamy palec, gdzie jest guzik, w jaki sposób to wykonać. I dopiero stamtąd idzie się do obszarów kory ruchowej, która musi sprawdzić, gdzie mamy te wszystkie nasze kończyny, mięśnie, stawy i inne części naszego ciała. I dopiero wtedy to wykonanie leci sobie do rdzenia kręgowego. Tak? Proste zadanie rozpoznania jednego obiektu i wykonania prostej decyzji i już mamy obskoczony prawie cały mózg. Oczywiście to nie znaczy, że wykorzystujemy 100% możliwości. Możliwości nie, ale tutaj znowu jest problem taki, że my nie wiemy, co to znaczy 100% możliwości. Nie mamy kogoś, kogo mózg żeśmy wypełnili w 100%, kto nie jest się w stanie niczego nowego nauczyć, bo chociażby przykład Kima Pika, to jest savant, już niestety nie żyjący, który był pierwowzorem Rainmana z filmu z Dustinem Hoffmanem i on miał zapamiętanych w swojej głowie około 12 tysięcy książek. To znaczy potrafił przypomnieć sobie, co na której stronie z tych 12 tysięcy woluminów było napisane. Czyli jego tkanka, jego komórki, jego neurony były w stanie pomieścić tak dużą ilość informacji. W związku z tym, jeżeli to sobie uznajemy za 100%, to rzeczywiście nasze możliwości zapamiętywania nie są wykorzystywane w zbyt dużej, w dużej mierze. No dobrze, natomiast cały czas też nie wiemy, w jaki sposób ta tkanka jest w stanie funkcjonować i ile jej potrzebujemy, ponieważ jeden z ciekawszych przypadków, jaki się okazał zupełnie przypadkiem, to był tak zwany przypadek opisany w bardzo takim prestiżowym czasopiśmie Lancet, gdzie nazwano to mózg urzędnika. A mianowicie zgłosił się pacjent, którego bolała noga. Kiedy już nie wiedzieli zupełnie, dlaczego go boli noga, zrobili skan jego mózgu. Okazało się, że tamtego mózgu nie bardzo było. To wszystko czarne, co jest tutaj, to są komory mózgowe powiększone. To są prawidłowe. On miał pewną formę wodogłowia. I w dorosłości, kiedy ta głowa już czaszka nie może rosnąć, jego tkanka mózgowa została zgniecona przez ciśnienie płynu. Tutaj kluczem do tego, że on jednak funkcjonował, było to, że to się działo bardzo, bardzo, bardzo powoli. I w tym przypadku też tak naprawdę nie wiemy jeszcze, ile mu tej tkanki mózgowej zostało. Ale reasumując, mit 10% jest mitem, który niestety jest nadużywany, siedzi bardzo głęboko i jest, no, chociażby w filmach czy w popularnej nauce nadużywany, no, po to, żeby coś sprzedać, tak? Kupuj produkt, to ci z 10 zrobię 12. No dobra. Kolejny mit. Mózg działa na podobnej zasadzie jak komputer. I teraz mamy tak. Tak, podobnie jak komputer przetwarza dane na zasadzie cyfrowej, okay? Czyli jest pewnego rodzaju komputerem cyfrowym. Tak, współczesne komputery, tablety, smartfony są wzorowane tak naprawdę na budowie naszego mózgu. Częściowo pewne obszary mózgu działają podobnie, na przykład pamięć w ten sposób funkcjonuje. I odpowiedź DM, nasz mózg ma zupełnie inną zasadę działania. No to się zabieramy.
Kto jest za? A, proszę Państwa, tutaj nowo przybyli, proszę dziarsko podnosić ręce, wybieracie sobie, która Wam się podoba, tak? Podnosicie ręce, my określamy mniej więcej ilość podniesionych rąk. Odpowiedź numer A. W górę? Nie ma. Odpowiedź numer B. Dobrze. Odpowiedź numer C. Okej. Okay. I odpowiedź numer D. Okej. Okay. Której było najwięcej? C. C. Super, bardzo dziękuję komisji. Tak, i zwykle 50% ludzi odpowiada właśnie C, czyli Państwo są całkowicie zdrowymi słuchaczami. Natomiast prawidłowa jest odpowiedź numer D. To znaczy, bardzo często stosujemy analogię, bardzo często się odnosimy, mówimy sobie pamięć, mówimy pewne obszary przetwarzania, mówimy o pewnych impulsach, ale fizycznie jest to zupełnie inna zasada przetwarzania sygnału. Jeżeli sobie popatrzymy na budowę taką mikroskopową naszego mózgu, to to, co jest charakterystyczne, to to, że komórki nerwowe są bardzo rozgałęzione. I teraz one zbierają informacje za pomocą bardzo drobnych potencjałów elektrycznych, impulsów elektrycznych. One oczywiście nie działają na prąd elektryczny, absolutnie nie. One, tak jak każda komórka porządna, zużywają tlen i cukier. Natomiast te impulsy przetwarzają na swojej powierzchni po to, żeby zebrać informacje, a kiedy chcą wysłać na dosyć dużą odległość, wtedy używają innych impulsów, które biegną sobie wzdłuż aksonu i pomiędzy komórkami komunikują się za pomocą substancji chemicznych. I teraz o ile troszeczkę pod komputer możemy podciągnąć impulsy, które biegną sobie tutaj w aksonach, bo one liczymy je w sztukach, o tyle całe przetwarzanie właśnie na ciele komórki i pomiędzy komórkami to jest wszystko przetwarzanie analogowe, którego cały czas jeszcze ani nie znamy, ani nie rozumiemy. Czyli to jest zupełnie dalekie, dalekie bardzo od komputera, nawet jeżeli się posługujemy analogiami. No dobra, kolejny mit. Czy rodzimy się tabula rasa? To znaczy, czy rodzimy się całkowicie jednakowi z bez żadnych różnic w kwestiach poznawczych i cech. I teraz tak, nie rodzimy się z zestawem wrodzonych cech i predyspozycji i one całkowicie determinują, jacy jesteśmy. Czyli geny 100%, ok? B, zagadnienie jako nieprawidłowe, niepoprawne polityczne nie może być rozpatrywane naukowo. Też jest taka odpowiedź, jakby ktoś chciał się wykręcić. Zdolność, tak, zdolności predyspozycje umysłowe można dowolnie ukierunkować, czynnik genetyczny jest pomijalny, czyli środowisko. Jesteśmy panem samego siebie, tabula rasa. I nie rodzimy się z zestawem wrodzonych cech i predyspozycji, ale ich realizacja zależy od wpływu czynników środowiskowych, czyli szkodliwe substancje, nauka, edukacja i wszystko inne. No dobra. A. Odrobinka. B. Super. To lubię. Nie ma według mnie przy zachowaniu rzetelności naukowej żadnych pytań, które nie powinny być rozpatrywane. C. Czynnik genetyczny pomijalny. I D. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 89 zwykle ludzi dokładnie odpowiada tak jak Państwo. Wszystko się zgadza. Bo dokładnie tak jest. To znaczy, nasz mózg jest fantastycznym połączeniem tego, co dostajemy sobie w bagażu z Homo sapiens, czyli z całego mądrości gatunkowej. I tego jest dużo więcej, niż nam się wydaje. Jest tego dużo więcej, ponieważ oczywiście podstawowe połączenia tworzą się już w okresie płodowym i na przykład, kiedy mamy nieszczęśliwy przypadek dziecka, które jest na przykład niesłyszące od urodzenia, to i tak jego układ słuchowy, pierwszorzędowy kory słuchowej jest dokładnie taki sam jak u osób słyszących, ponieważ jest tworzony na podstawie programu genetycznego. Ale z drugiej strony wbudowane mamy też pewne, no tak jak kupujemy komórkę, tak, a tam pełno jakichś dziwnych programów nawgrywanych. To dokładnie nasz mózg ma na przykład chociażby różnego rodzaju odruchy, no bo dziecko jak się rodzi musi, nie wiem, odkaszlnąć, ssać i wiele innych dziwnych czynności, które wykonuje. Ale również wrodzone mamy chociażby rozpoznawanie twarzy. Tego się nie musimy uczyć. Uczymy się potem bazy twarzy, czyli musimy się nauczyć, kto jest, nie wiem, z naszej grupy, kto nie jest z naszej grupy, jak rozróżniać te bardzo podobne obiekty, ale podstawowy zrąb neuronalny jest już genetycznie wbudowany. Co ciekawe, to samo dotyczy mowy. Już mamy gotowe fragmenty, żeby przyjąć mowę, a ostatnie badania pokazują, że nawet mamy wrodzoną protomoralność. Dzieci, które jeszcze nie zdążyliśmy narzucić im kulturowo, że dobrze się dzielić bądź dobrze współpracować, mają
takie poczucie wewnętrzne, to są fantastyczne badania, które pokazują, że moralność tak naprawdę wynika z prostych zasad współpracy grupowej. Ale z drugiej strony jesteśmy bardzo plastyczni, a mianowicie wszystko to jest w pewien sposób plastyczne, możemy to zmienić. Oczywiście na ile tu jest wpływ środowiska, a na ile genów, to jest ogromna dziedzina nauki, która pokazuje nam tą odziedziczalność cech, ale jest to jedno i drugie. Ale tu Państwo doskonale sobie poradzili. Super. Kolejny mit. Czy praca umysłowa powoduje zwiększenie pofałdowania mózgu? To znaczy, czy ci, co siedzą i czytają książki, mają parę zakręcików więcej. I teraz tak, tak, ale tylko mniej więcej do 18 roku życia, potem już nie, dlatego uczymy tak intensywnie ludzi do 18 roku życia. Tak przez całe życie, jest to podstawa procesu uczenia się i pamięci, to pofałdowanie. Tak, ale jedynie w przypadku osób bardzo aktywnie wykorzystujących swój potencjał umysłowy, czyli leniuszki, kanapa, pilot i chipsy, to nie. I nie po 40 tygodniu życia nasz mózg ma stałą budowę na poziomie zakrętów i brust. Ok, A. Nikt. B. Całe życie. Troszeczkę. C. I D. Ok, które było najwięcej? D. Bardzo dobrze. Chociaż było to praktycznie pół na pół z odpowiedzią B, tak mi się wydaje, czyli statystycznie się wszystko zgadza. A mianowicie akurat w przypadku tych dużych zmian plastycznych, to znaczy morfologii, to rzeczywiście tutaj rozwój układu nerwowego jest bardzo szybko kończony. Tak? Ponieważ jest to układ, który integruje całe ciało, który musi być gotowy w momencie, no, w miarę gotowy w momencie narodzin, po to, żeby przejąć rządzenie całym organizmem, no to w takim razie ten podstawowy podział właśnie na bruzdy, na płaty, to wszystko się dzieje na bardzo wczesnym etapie, czyli dokładnie ta odpowiedź D, 40 tydzień. Czyli niestety, intensywnie myśląc, fałdki sobie nie dorobimy. Natomiast to, co możemy sobie dorobić, to jest oczywiście zmiana powierzchni i grubości kory. I to nowoczesne techniki, które pokazują nam, dzięki którym możemy mierzyć u zdrowych osób bez żadnej ingerencji w ich ciało, chociażby grubość kory, pokazuje, że tutaj byli żołnierze szwedzcy, których zagoniono do 10 miesięcy nauki języka obcego i okazało się, że rzeczywiście, jeżeli się przykładali, mieli dobre wyniki i nie uciekali na wagary, to ci, co się nauczyli, mieli troszeczkę grubszą korę w miejscach odpowiedzialnych za przetwarzanie drugiego języka, co pokazuje, że tak, kora może troszeczkę przytyć, ale fałdy się nie zrobi. Super, dobra. Lecimy dalej z tym, z budową. Mózg jest okablowany na stałe. Po porodzie tworzą się już nowe połączenia pomiędzy komórkami. I teraz tak, rozwój połączeń zachodzi w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, czyli mniej więcej właśnie w okolicach tych fałd. Tak, rozwój połączeń zachodzi wyłącznie przed porodem, czyli cały okres. Nie, nowe połączenia tworzą się po zakończeniu okresu dojrzewania, do zakończenia okresu dojrzewania, czyli hormony płciowe blokują plastyczność. I D, nie, nowe połączenia mogą się tworzyć całe życie. I lecimy. Odpowiedź numer A. Nie ma. Odpowiedź numer B. Do porodu. Nie ma. Odpowiedź numer C. Do okresu dojrzewania? Też nie ma. I całe życie? O. No, bardzo dobrze. Tu akurat ci badani studenci troszeczkę gorzej, bo tylko 70% odpowiedziało. A, gdyby ktoś zauważył, że te punkty się nie sumują do 100%, to bardzo dobrze, ponieważ tutaj nie pokazuję jeszcze tych, co uniknęli odpowiedzi, bądź wybrali na przykład dwie. Odpowiedzi to jest tylko i wyłącznie procent wskazania na daną funkcję. Ok. I tutaj akurat połączenia mogą się tworzyć całe życie pomiędzy komórkami, połączenia synaptyczne. Natomiast to nie jest do końca też i prawdą, ponieważ akurat długie połączenia w mózgu, takie, które pokazują nam, które przekazują informacje pomiędzy odległymi fragmentami, te rzeczywiście są blokowane w okolicach nie tyle dojrzewania płciowego, ile w okolicach zmielinizacji kory przedczołowej około 30 roku życia. I to było bardzo ciekawe badanie, 2009 rok, gdzie okazało się, że rzeczywiście, jeżeli wzięto grupę dzieci, które kiepsko czytały, które nie radziły sobie
z czytaniem, odrzucało ich od książek i zostały troszeczkę posadzone do czytania, to rzeczywiście po pierwsze nauczyły się, jak to się robi, a po drugie zauważono rzeczywiście fizyczne wzmocnienie pewnych włókien w ich obszarze kory przedczołowej, ale tak jak mówię, to jest u dzieci, które jeszcze tego typu długie połączenia w obszarach przedczołowych mogą zmienić, natomiast my, jako osoby dorosłe, to już jedynie lokalne połączenia synaptyczne, ale całe życie aż do samego końca. I tutaj właśnie widać to w tym przypadku, gdzie jeżeli właśnie zmusimy nasz organizm do aktywności, zmusimy nasz organizm do pracy umysłowej, to nasze komórki, tu jest komórka nerwowa, tutaj ma swoje ciało komórkowe, tu są dendryty, którymi słucha, to te dendryty bardzo ładnie sobie rosną i co więcej, coraz chętniej tworzą takie specjalne gniazdka do tworzenia nowych połączeń. I to się dzieje cały czas, przez całe życie, to jest podstawa naszego istnienia, czyli plastyczność neuronalna. Dobrze. Filozofia. Czy wszystkie nasze zachowania, to co robimy, decyzje życiowe, są kontrolowane przez fizyczne struktury mózgu? I teraz mamy tak. A. Częściowo. I to zależy od złożoności tego procesu, czyli fizyczne struktury nie mają wpływu na bardziej złożone decyzje, na przykład nie wiem, moralne. I też to się wiąże z nacechowaniem emocjonalnym. Odpowiedź B. Nie, nasze zachowanie jest wynikiem procesów psychicznych niezależnych od tkanki nerwowej. Czyli, że ta fizyczność, ten krwawy twór pomiędzy lewym i prawym uchem tak naprawdę nie ma związku z tym, co sobie myślimy. C. Pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi. Jak ktoś chce uniknąć, to proszę bardzo. I D. Tak, zachowanie jest odzwierciedleniem pracy mózgu, fizycznego narządu. OK, kto jest za A? Dobrze. Kto jest za B? Jest odrobinka. Kto jest za C? Parę osób uciekło. I kto jest za D? Większość jest za D. Tutaj nie ma żadnego problemu. No i tutaj akurat Państwo są w dużo lepszej sytuacji. Być może jest to problem grupy, że przyszła grupa, która wie, o co chodzi, ale większość, 44%, zwykle wybiera, że jest to częściowo, czyli troszeczkę taka ucieczka, że może tak, może nie, ale no, póki co cała neuronauka wskazuje, że jednak wszystkie korelaty naszego zachowania, wszystko co się dzieje u nas, jest to w pewnym sensie oparte na hardwareze naszego mózgu i według mnie to nie jest wcale źle. To jest według mnie całkiem fantastycznie, że twór biologiczny potrafi tworzyć tak skomplikowane rzeczy. No dobrze, lećmy sobie dalej. A, jeszcze nie, to wyjaśnienie. No i dobrze, ale teraz problem właśnie z tym odpowiedzią, dużą ilością odpowiedzi A, czyli że częściowo, to jest coś, co mamy z bardzo, bardzo dawnych czasów, chociażby już od Kartezjusza, który wprowadził tak zwany dualizm. To znaczy w dużym uproszczeniu, że okej, pewne funkcje mamy zwierzęce, cielesne, natomiast jest pewna strefa, nie wiem, naszej psychiki, naszej moralności, która nie jest absolutnie ucieleśniona. On akurat sobie wymyślił, że ona się hydraulicznie przez szyszynkę kojarzy, bo wtedy byli zafascynowani hydrauliką. I ten dualizm niestety cały czas z nami istnieje. Cały czas się spotykamy z twierdzeniami, że nie, nauka nie będzie w stanie czegoś poznać. Nauka nie będzie w stanie poznać psychiki, świadomości i tak dalej, bo są to sprawy wyłączone poza obręb biologii. Póki co neuronauka powolutku wchodzi w te wszystkie obszary i nie przejmuje się dualizmem. I to chociażby pokazał słynny przypadek Finasa Gage'a. To jest nieszczęśliwy wypadek takiego pana, który był robotnikiem kolejowym i poprzez swój błąd, ubijając proch w dziurze do rozszczepienia skały, spowodował eksplozję i ten pręt metalowy, który trzyma w ręku, przeleciał przez jego czaszkę. Tutaj widać, że on żyje, pręt trzyma i pokazuje, ale to, co było ciekawe, no, ciekawe było to, że przeżył ten potworny wypadek, natomiast to, co było ciekawe, to jest to, że on stracił moralność. A mianowicie wcześniej było wiadomo, że przy uszkodzeniach mózgu można stracić koordynację ruchową, można mieć problemy z niedowładem kończyn, można mieć problemy z mową czy z wieloma innymi funkcjami, ale nikt nie podejrzewał, że selektywnie można stracić zdolność planowania, zdolność bycia miłym, zdolność kontrolowania swoich emocji. On to wszystko stracił właśnie poprzez utratę fragmentu
kory przedczołowej i to był rzeczywiście kubeł zimnej wody, który pokazał, że te rzeczy też siedzą w mózgu. No dobrze. Czy uszkodzenia mózgu są nieodwracalne? I teraz tak, odpowiedź A. Częściowo neurony się regenerują, dzielą się, ale powrót funkcji może zależeć od bardzo wielu różnych czynników, czyli może się naprawić bądź nie, ale mózg próbuje się naprawić. B. Tak, są nieodwracalne i skutkują trwałą utratą funkcji, nic nie możemy zrobić. C. Są odwracalne całkowicie, tkanka mózgowa szybko się regeneruje, następuje powrót funkcji. I D. Częściowo neurony nie mogą się regenerować, nie ma takiej możliwości, żeby skompensować fizyczne uszkodzenie. Jedynie możemy co zrobić, to że inne regiony zajmują się tą robotą, która miała być wykonana przez uszkodzone fragmenty mózgu. No i dobra. A. Częściowo regeneracja mózgu. Malutko. Nieodwracalne i skutkują trwałą utratą funkcji. Malutko. Są odwracalne całkowicie. Tkanka się regeneruje i może przewrócić się funkcja. I D. Częściowo nie mogą się regenerować, ale ma możliwość kompensacji. Super, bardzo dobrze. No i tutaj też Państwo są w przeważającej większości zgodni z studentami. I to jest dokładnie coś, co jest dziwnym przypadkiem. Jako gatunek mamy chyba najgorsze możliwości regeneracji i naprawy układu nerwowego. Najgorsze. Zwierzęta dużo prostsze, odrastają sobie nerwy. Jest takie stworzenie aksolot, czyli to jest płaz, który jest cały czas w takim stadium larwalnym. Nawet po wycięciu fragmentu, dużego fragmentu mózgu, on po prostu sobie go odrasta i żyje sobie powolnie dalej. Tak? W naszym przypadku nie. Póki co nie mamy żadnego dowodu, twardego dowodu, że tworzą się nowe neurony w naszym mózgu. Problem jest taki, że być może ich troszeczkę jest, czego nie możemy złapać, ale na pewno jest ich tak mało, że nie ma to żadnego znaczenia dla rehabilitacji powrotu funkcji. To, co się dzieje, to jest wykorzystanie tego, co zostało. Na przykład, jeżeli mamy uszkodzony fragment kory, to jest kawałek kory odpowiedzialny za czucie w palcu trzecim, palcu środkowym, w momencie, kiedy stracimy ten fragment kory, na przykład w przypadku mikroudaru, stracimy czucie w tym palcu. Jeżeli będziemy jednak go na siłę wykorzystywać, jeżeli jednak będziemy stymulowali zakończenia czuciowe, to uszkodzenie się powiększy. Niestety uszkodzenia się powiększają z czasem, ponieważ niepołączone komórki giną, ale reprezentacja tego palca pojawia się tutaj z boczku. Tak, czyli to czucie może wrócić, ale proszę zwrócić uwagę, to jest małe uszkodzenie. 3 miesiące, w przypadku większych uszkodzeń to mogą być lata. To jest największy problem z neurorehabilitacją, gdzie pacjent bardzo często traci, można powiedzieć, nadzieję i nie widzi sensu, a to po prostu bardzo, bardzo długo trwa. Ale najwspanialszym przykładem takiej plastyczności jest chociażby coś, co się dzieje w przypadku zespołu Rasmussena. To jest bardzo rzadka choroba, polega na takim niespecyficznym zapaleniu jednej półkuli mózgowej. Dzieci nią dotknięte cierpią na bardzo silne napady padaczkowe, nie są się w stanie rozwijać, ponieważ napady padaczkowe powodują problemy z pamięcią. No i taką radykalną terapią jest usunięcie jednej półkuli, całej jednej półkuli mózgowej. Tutaj widać dziewczynkę, która ma to jeszcze przed operacją, tutaj jest po prostu wycięta połówka mózgu. I te dzieci, jeżeli to jest zrobione dosyć wcześnie, typu wcześniej mówiono około 7 rok życia, ale chyba w Polsce, znaczy w Niemczech była przeprowadzona operacja na dziewczynce z Polski. Ona miała 10 lat w czasie operacji i okazuje się, że mózg rzeczywiście jest w stanie przecisnąć pewne funkcje do drugiej półkuli i w miarę zapewnić funkcjonowanie takiemu organizmowi. No dobra. Coś na temat dalej uszkodzenia, troszeczkę ze starzeniem się, co dotyczy wszystkich, nawet tych tam z tyłu, młodszych. No dobra, z wiekiem niestety mózg się kurczy. Tak? Największy jest w okolicach 20 roku życia, potem jest równia w dół. No i dobrze, teraz dlaczego? To mi się odpowiedziało od razu. Ojej, przepraszam bardzo, ale nie skopiowało się. Bardzo przepraszam. Okej. Okay. No dobrze, to jest oczywiście mit, którym akurat najczęściej pada odpowiedź numer B, znaczny spadek liczby neuronów, obumieranie. I to jest rzeczywiście mit, który przez wiele lat funkcjonował. Mianowicie, że
To, co powoduje atrofię, to, co powoduje obkurczenie się mózgu, to jest de facto proces neurodegeneracyjny. Teraz już wiemy, że to nie jest masywna utrata komórek. Oczywiście jest pewnego rodzaju stały ubytek neuronów. Te, które pozostają, dają sobie radę. Ten cały mechanizm plastyczności, który pokazywałem, on rzeczywiście pozwala w miarę kompensować sobie funkcje. Natomiast to, co powoduje rzeczywiście fizycznie obkurczenie się tego naszego narządu, to jest to, że komórki się robią trochę mniejsze, tracą wodę. Przyczyny nie znamy, tutaj akurat na siłę nawilżanie nie pomaga, no ale to jest podstawowa właśnie przyczyna. Mam nadzieję, że nie będzie więcej rozwiązanych w slajdów. I tutaj dokładnie to widać, to jest mózg osoby około 20 roku życia. I właśnie co mniej więcej, to co spada nam, to później to jest około nawet 10-15% względem starości, czyli taki wiek, który się uznaje tam 65-70 lat. I tutaj to jest charakterystyczny widok, bardzo powiększają się kurczą się zakręty i powiększają się bruzdy, co powoduje właśnie to obkurczenie. Dobra. No i tutaj oczywiście musiałem, tak, szczepionki. Dlaczego akurat w neuromitach? No bo autyzm, tak? Że przyczyną są autyzmu. No i dobrze, i teraz no, nie palmy. Czy szczepionki mogą, nie czy muszą, tylko czy mogą powodować autyzm? Tak, w przypadku niektórych szczepionek, chodzi tu oczywiście o zawartość rtęci, tiomerosalu. Okay. B, prawdopodobnie tak, liczne badania wykazały korelację czynników immunologicznych z autyzmem. Nie. Praca, która pokazała taki efekt, została oficjalnie wycofana i odrzucona. I nie jest to udowodnione, ale szczepionki są bardziej szkodliwe niż pożyteczne, ponieważ są pewnego rodzaju sztucznym czymś wstrzykiwanym do no, naturalnego, zdrowego organizmu. Nie są przecież lekiem. Dobra. Odważnie. Odwagi. Przyznać się do swoich poglądów. A. Rtęć. Nie wiesz. Dobra. B. Prawdopodobnie, być może, jest jedna, bardzo odważna osoba, dobrze. Nie, praca pokazująca efekt została oficjalnie wyciągnięta, dobrze. I nie jest to udowodnione, ale jednak raczej są bardziej szkodliwe niż pożyteczne. Kilka osób. C, bardzo dobrze. I tutaj rzeczywiście większość ludzi tak uważa, aczkolwiek procent, który uważa, ewentualnie, który się przyznaje, jest zatrważająco nieduży. No, problem jest taki, że mamy rosnący problem z ruchami antyszczepionkowymi. I jak sobie popatrzymy na jaką informację serwują, to znaczy jaka jest tam merytoryczna zawartość komunikatów, to mamy coś takiego. Tam są emocje, żeby zmanipulować ludzi, przestraszyć ludzi. No wiadomo, że jak się kogoś ukuje, to trochę popłacze, aczkolwiek dzieci krótko płaczą, tak, ale tutaj mamy, prawda, jakieś, nie wiem, trupie czaszki, żółta substancja toksyczna i oczywiście ktoś musi zarobić i koncerny. No problem jest taki, że dokładnie, praca, która pokazywała ten związek, była zrobiona chyba na 6 czy na 8 dzieciach, do tego jeszcze bez żadnych standardów etycznych, a co więcej, facet, który ją zrobił, czyli Wakefield, wcześniej opatentował własną szczepionkę i dostał pieniądze na jej promocję. Czyli tak zwany konflikt interesów był wręcz oficjalne, ale cały czas nie przeszkadza mu to być zaproszonym na całym świecie, jeździć, opowiadać, jaki to jest on nowatorski, jak to odkrył pewien spisek. Natomiast nawet parę dni temu ukazała się publikacja, która podsumowywała wieloletnie obserwacje dzieci w Danii. Tak? Państwo z bardzo wysoko rozwiniętą służbą zdrowia i tam sprawdzono dokładnie analizy pod kątem występowania autyzmu i różnych szczepień na ponad 650 tysiącach dzieci. Generalnie te badania, które są dostępne, to one już osiągają chyba około 2 milionów zbadanych dzieci i związku żadnego nie ma. Co więcej, coraz więcej badań pokazuje, że to jest coś, co powstaje dużo wcześniej, że to jest być może problem natury rozwojowej jeszcze w okresie płodowym, czyli kiedy w ogóle jeszcze żadnych, ale to absolutnie żadnych szczepionek nie ma. Natomiast niestety te wszystkie argumenty są całkowicie zbywane, ponieważ wcześniej to miał być problem z rtęcią. Kiedy się zorientowali, że
ta rtęć została, znaczy to omerosal, nie rtęć, bo to jest związek, to jest zupełnie coś innego, wycofana w latach jeszcze 2000 i zorientowali się, że cały czas o nią walczą, to potem się przerzucili na aluminium, no i teraz zawsze coś szukają nowego, tak? Czyli to jest takie przesuwanie bramki. Kopnąłem piłkę, bramka leci w tym kierunku, więc ja sobie ustawię tam tak bramkę, żeby trafić gola. No dobrze, lećmy dalej. Troszeczkę coś dalej filozoficznego i troszeczkę etycznego, skoro jesteśmy przy etyce. Czy badania zwierzaków, ale nie takich jak na przykład, nie wiem, małpy typu szympansy czy naczelne, czy mogą nam dać wiedzę? To znaczy, czy jest sens badać, nie wiem, zachowania społeczne myszy czy szczurów, takich, no, takie małe futrzane? No i dobrze, i teraz tak, nie. Istnieje zbyt wielka jakościowa przepaść. Jesteśmy tak różnymi gatunkami, że na przykład nie możemy badać, nie wiem, podstaw autyzmu czy chorób neurodegeneracyjnych ludzkich na myszach. B. Nie, do tego typu badań można stosować jedynie małpy szerokokształtne. Oczywiście mówimy, może trzeba, ale niekoniecznie to robimy. C. Badania naukowe na zwierzętach laboratoryjnych są niekonkluzywne, powinny zostać znacznie ograniczone, czyli po prostu są bez sensu. Nie mówią nam nic, więc trzeba to zakazać. I D. Tak, wiele mechanizmów biologicznych mamy wspólnych, nie wszystkie, ale wiele. OK, kto jest za punktem A? Malutko. B. Czyli trzeba wykorzystać z większych organizmów. Malutko. C. Niekonkluzywne. I raczej to wszystko zamknąć. I D. Tak, wiele mechanizmów biologicznych mamy wspólnych. Aczkolwiek widzę, że za filarem to się nic nie podniosło ani przy ABCD. Proszę nie spać. Tak, D. I tutaj większość ludzi jest zgodna. I to jest rzeczywiście coś, co jest pewnego rodzaju fenomenem. Trzeba pamiętać, że jesteśmy produktem ewolucji. A w ewolucji troszeczkę podejście jest takie, jak działa, to zostaw. Ewentualnie wymyśl coś nowego i dołóż, ale nie wyrzucaj starego, niech sobie siedzi. Troszeczkę taka prowizorka. I jak popatrzymy sobie na budowę mózgu myszy i człowieka, oczywiście ten mózg myszy tu jest powiększony, bo strach by było do piwnicy wejść, to możemy zobaczyć pewne obszary. I teraz to nie jest tak, że ja sobie złapałem te dwa mózgi, pokolorowałem sobie kredkami, jestem zadowolony, tylko to jest coś, co jest zbadane anatomicznie. To znaczy te obszary, po pierwsze, mają bardzo podobną budowę na poziomie komórkowym. Co więcej, tworzą się w okresie płodowym też z podobnych fragmentów i C, wykonują podobną funkcję. Na przykład tutaj mamy móżdżek, czyli koordynację ruchową, jest obecny i u ludzi i u myszy. Tutaj mamy hipokamp w tym miejscu, obecny i u ludzi i u myszy. To jest chociażby nawigacja przestrzenna. Nobel parę lat temu właśnie był dany za odkrycie tak zwanego, co jest oczywiście nieprawdą, GPS-a w mózgu. Czyli w jaki sposób organizmy potrafią nawigować przestrzeni. I dokładnie te same komórki działają u ludzi i u innych ssaków. To jest ciało migdałowate, którego tutaj nie ma, czyli centrum emocjonalne. Dokładnie jest bardzo podobnie zbudowane i to ciało migdałowate jest nawet obecne już u gadów. Mamy tutaj wzgórze, o którym już wspominałem na pierwszym slajdzie, przetwarzanie wstępnych informacji czuciowych, tu i tu. Pod wzgórze regulacja różnego rodzaju zachowań popędowych, takich jak, nie wiem, głód, pragnienie i wiele innych rzeczy, które są związane, połączone z układem hormonalnym. Oczywiście w naszym przypadku kora mózgowa jest dużo bardziej rozbudowana, ale te wszystkie rzeczy tam dalej siedzą, cały czas działają i niestety, często jak one się uruchomią, to ta kora nic nie może zrobić. Tak? One rządzą. Co więcej, te wspólne rzeczy biologiczne sięgają jeszcze głębszych korzeni ewolucyjnych, bo chociażby mechanizm przesyłania impulsów w aksonach, to co pokazywałem na samym początku, jak działa neuron, to zostało odkryte w latach 50. na kałamarnicach, czyli mięczakach. I dokładnie panowie Hutchins i Huxley, kiedy wydobyli tak zwany wielki akson z kałamarnicy, to w szalce przepuszczali sobie impulsy i dzięki temu też Nagrodę Nobla dostali. Podobny mechanizm jest i u nas. No dobra, i teraz, ponieważ dowiedziałem się, że tu będziemy mieli edukatorów, ludzi, którzy uczą, którzy są związani z edukacją, więc pozwoliłem sobie wrzucić kilka neuromitów edukacyjnych. I to będzie ciekawe. Dopiero akurat te wszystkie inne pytania dużo dłużej zadawałem, te edukacyjne, dopiero od kilku lat. No dobrze, jest coś takiego jak brain gym, tak? To jest taki system
gimnastyki rozwojowej dla dzieci, który zakłada to, że odpowiednie ćwiczenia przekładają się na funkcjonowanie poznawcze. Tak? To znaczy na przykład, że odpowiednie ćwiczenie koordynujące dwie półkule może nam wspomóc, nie wiem, zdolność czytania, czy chociażby na przykład, nie wiem, skupienie i zdolność pisania, czy zdolności matematyczne. No dobra. Czyli pytanie jest takie, czy krótkie ćwiczenia koordynacji poprawiają integrację lewej i prawej półkuli? I teraz tak, to jest podstawa właśnie działania tego programu Brain Gym. Nie, Brain Gym nie ma ani podstaw teoretycznych, ani nie wykazano skuteczności. Tak, ta metoda jest znana w Polsce jako kinezologia edukacyjna lub inaczej metoda Denisona. I niestety nie. Jedynie co możemy osiągnąć poprzez gimnastykę, żeby przełożyć na funkcje poznawcze, to jest co najmniej 45 minut przez 3 miesiące i dopiero wtedy widzimy skuteczność. Ok, proszę się zastanowić. Dobra, kto jest za punktem A? Zapadła cisza. Punkt B. Punkt C, kinezologia. Sporo. I punkt D, długotrwałe ćwiczenia. Dobrze. D, ale potem zaraz było C. No tutaj akurat dokładnie, troszeczkę odwrotnie, bo D i C jest zamienione objętością, natomiast niestety jest to promowane, jest to sprzedawane, jest to wciskane, ale jeżeli sobie pójdziemy troszeczkę głębiej do publikacji oryginalnych, poszukamy sobie, jak to działa, okazuje się, że tam nie ma nic. Ani badań, które pokazują, że to działa, ani badań, jak to działa. Jeżeli ktoś by się poczuł nagle skonfundowany, to odniosę się do chociażby artykułu pani profesor Anny Grabowskiej, która już w 2006 roku jest dostępny online. Dokładnie zanalizowała właśnie tego typu stwierdzenia i z pełnym przeglądem literatury można to sobie zobaczyć. Problem jest taki, że naukowcy powiedzieli, że nie działa, a używane dalej? Dalej używane. I to jest duży problem. I tutaj można powiedzieć w trzech krokach. Po pierwsze, to co oni mówią, że ma działać, to znaczy mechanizmy, które mają rzeczywiście dawać poprawę, są w ogóle niezgodne ze współczesną neuronauką. To nie przystaje do współczesnej neuronauki. Co więcej, te badania, na które się powołują, one są wykorzystane na zasadzie, jest badanie, ale wnioski z niego wyciągnięte są całkowicie odwrotne, są przeinaczone. To jest niestety bardzo często w pseudonauce. Udajemy, że jest jakieś badanie, ale po drodze pomiędzy tym badaniem a naszym twierdzeniem jest małe obrócenie takie i lub czasopisma. Tak? No i to, co akurat, kiedy oni już łączą te działanie z tym, co ma wyjść, no to tam jest już zupełnie, nie ma to w ogóle sensu. Także zapraszam ewentualnie do lektury. No, ale to jest właśnie dokładnie podejście. Albo działa, czyli nie wiemy jak działa, ale jest skuteczność, brak. I z drugiej strony często możemy sobie wytłumaczyć, że coś rzeczywiście może funkcjonować, nawet jeżeli nie widzimy silnego działania, no to nie ma ani jednego, ani drugiego. No dobra. Każdy ma swój indywidualny styl, style uczenia się, tak? Na przykład wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny, ewentualnie jeszcze pisarski jest dołączony, czyli musimy zrobić tak, żeby uczeń rzeczywiście się uczył, to trzeba podzielić grupę na właśnie, nie wiem, pisarzy, słuchaczy, oglądaczy, bądź tych, co muszą wykonać pewne ruchy, żeby się czegoś nauczyć. I wtedy będzie najlepiej. No i dobra. Badania skuteczności nauczania w preferowanym stylu nie wykazały efektywności. B. Tak, należy stosować metodykę uczenia do stylu pracy ucznia, czyli dokładnie, jeżeli jest słuchowcem, to dawać mu tylko materiały słuchowe, żeby nie obciążać jego innych modalności. Tak, wskazuje na to anatomia funkcjonalna mózgu i regionalizacja w przetwarzaniu informacji. I nie, mózg działa na zasadzie ekwipotencjalności, czyli wszystko jednakowo. I nie ma lokalizacji wydzielonych dla poszczególnych kanałów informacji, czyli nie musimy się tym w ogóle przejmować. Uwaga, kto jest za A? Niedużo. Tym razem moja wina. Spaliłem. No dobra, to w takim razie nikt się nie podniósł na A. Za szybko kliknąłem. Kto uważa, że to jest B? Że taką metodykę trzeba stosować? Jest, dobrze. Teraz już wszyscy... Aj, takie ładne pytanie spaliłem.
Muszę palec zdjąć ze spustu. Okej, tak wskazuje na to anatomia funkcjonalna mózgu, oczywiście nie. Idę, też mózg tak nie działa. I teraz dokładnie to jest ten sam system, co był w przypadku tej gimnastyki. A mianowicie wręcz badania wykazały, że to bardzo szkodliwe. Bardzo szkodliwe, ponieważ w szkołach amerykańskich, które wdrażały ten program, robiono testy dla dzieci. Problem jest taki, że te testy, bo ja nawet też robiłem je testowo, żeby sprawdzić na przykład właśnie na studentach, czy mają pewnego rodzaju preferencje, one wychodziły minimalnie. To było na przykład na 6 pytań, ktoś miał 7 w jednej modalności. Czyli tak naprawdę 90% jest absolutnie wielomodalna, wymaga wszystkich kanałów. Podzielenie ich na te poszczególne kanały powoduje to, że tracą dużą ilość informacji, tracą możliwość łączenia różnego rodzaju modalności. I de facto edukacyjnie powodowało to więcej szkód niż pożytków. Natomiast jest to fajny program, ładnie wygląda, sprzedaje się z pięknymi koszulkami, są fajne testy, które wyglądają naukowo, ale niestety nauka mówi nie. Okay? Ale tak jak Państwo widzą, w większości właśnie ludzie uważają, że należy stosować ten podział, tę metodykę podziału. To oczywiście nie mówimy o preferowanej, nie wiem, sposobie pisania czy odrabiania lekcji, tylko chodzi mi o ten podział konkretny. No i także tu wskazuje na to anatomia funkcjonalna, akurat nie wskazuje, to jest tylko, żeby Państwu pokazać, że czasami ładne stwierdzenia potrafią ludzi ściągnąć. I tu akurat bardzo mało odpowiedzi prawidłowych. No dobra, półkule. Jeden z drugie wielkie pytanie, zaraz po tych 10%. No i teraz tak, czy lewa półkula jest analityczna, matematyka, fizyka, przedmioty ścisłe, a prawa półkula to jest artystyczna, widzenie ogólne, plastyka, no i te wszystkie rzeczy związane bardziej właśnie z naukami humanistycznymi. No i teraz tak, nie. Lewa to półkula interpretująca zdarzenia, wymyślająca historię, prawa jest dosłowna i akceptuje stwierdzenia. B. Nie, obie są, półkule są identyczne, są swoim lustrzanym odbiciem funkcjonalnym i anatomicznym. C. Tak, osoby uzdolnione artystycznie pracują prawą półkulą, a preferujące nauki ścisłe lewą półkulą. I D. Tak, ale jedynie u osób leworęcznych. Czyli ta lateralizacja wychodzi jedynie w przypadku lateralizacji ręczności. OK, kto jest za A? Dobrze. Kto jest za B? Też troszeczkę. Kto jest za C? Powiedziałbym, że jest tyle samo, co na D. Na B. I D? U osób leworęcznych? Chyba B przeważa. No to zwykle akurat tu odpowiedź jest C. Oczywiście istnieje lateralizacja funkcjonalna, czyli półkule nie są swoim idealnym lustrzanym odbiciem, ponieważ funkcje są przekazywane z jednej do drugiej półkuli. Natomiast w tym przypadku to jest pewnego rodzaju mit, który powstał z bardzo dużych uproszczeń. Jest jednym z najbardziej eksploatowanych mitów, tak? Są te piękne rysunki, gdzie ta lewa półkula to takie cyfereczki, prawda? A ta prawa takie pawie piórka tam i kolory. No problem jest taki, że tak niestety nie jest. Tu akurat można najwięcej się dowiedzieć od człowieka, który, można powiedzieć, zęby zjadł na półkulach. Czyli od Michaela Gazzanigi. On jest kilka książek bardzo fajnych, wydanych po polsku, Kto tu rządzi, ja czy mój mózg, czy o istotach człowieczeństwa. I on dokładnie był neuropsychologiem, który badał osoby po tak zwanym rozszczepieniu mózgu. W rzadkich przypadkach padaczki lekoopornej, żeby te pobudzenie nie przechodziło z prawej do lewej półkuli i na zasadzie rezonansu nie potęgowało się, u tych pacjentów przecina się spoidło wielkie, co powoduje, że informacja nie jest w stanie przejść z lewej do prawej półkuli. I on robił liczne badania, gdzie pokazywał na przykład wyrazy z jednej strony pola widzenia, które trafiały tylko i wyłącznie do na przykład półkuli lewej. To jest ta półkula, która może mówić, więc osoba była w stanie wypowiedzieć, jaki wyraz widzi. Po tej stronie mamy pusto, więc akurat prawa półkula nie jest w stanie nic dostrzec. I kiedy pokażemy komunikat tylko do prawej półkuli, ona jest w stanie poruszyć lewą ręką, ponieważ drogi ruchowe mamy skrzyżowane i na przykład taka osoba jest w stanie narysować bądź wybrać twarz, a nie jest w stanie nic powiedzieć, bo prawa półkula nic nie mówi. I dokładnie kiedy on robił pewnego rodzaju zadania, które powodowały, że jedna ręka wybierała coś, jakiś przedmiot, to okazywało się, że ta półkula lewa bardzo szybko musiała sobie wymyśleć, dlaczego ta druga ręka coś wybrała.
tak? Nie miała przesłanek, dlaczego zostało to wybrane. Na przykład tam był taki słynny przykład z łapką, kurzą i szuflą do śniegu, gdzie wybrana szufla do śniegu była zinterpretowana jako szufla do czyszczenia kurnika, no bo przecież wcześniej była kurza łapka. Czyli zupełnie inna przesłanka. I on doszedł do wniosku właśnie, że to jest tak, że w tej lewej półkuli siedzi taki, można powiedzieć, narrator, taka struktura, która powołuje zinterpretować wszystko, co my robimy. I te badania fantastycznie pokazały właśnie te różnice międzypółkulowe, także artyzm i matematyka to jest jedynie i wyłącznie mit. Polecam tego badacza. No dobra, zbliżamy się do końca. O, jak nawet czasowo. I tutaj szklanki wody, tak? Niedobór wody powoduje kurczenie się mózgu, co może powodować obniżenie zdolności poznawczych. Żeby poprawić wyniki w nauce, trzeba dziennie wypijać minimum 3 szklanki wody, takie większe, czyli 250 ml. Ilość wody nie ma wpływu na naukę, pomijając te sytuacje, gdzie osoba po prostu jest odwodniona bardzo. C. Ilość trzeba dobrać indywidualnie do potrzeb ucznia, czyli są tacy, co potrzebują właśnie 3, a tacy, co potrzebują 6. I 6 szklanek wody, 1500 ml. Ok. Kto jest za A? 3? Mało. Kto jest za B? Dobrze. Kto jest za C? Niewiele. Kto jest za 6 szklanek? Powiedziałbym, że chyba by było nawet w większej przeważności, ale pod koniec takiego testu Państwo już w nic nie wierzą, więc ja się nie dziwię, że już teraz po prostu będzie na zasadzie na pewno nie, tak? Nawet jeżeli wierzę w to, to na pewno nie. Nie dam się wyrobić kolejny raz. Okej. Okay. Oczywiście to jest najczęściej wybierana odpowiedź, jest te 6 szklanek. To jest taki silny mit, że trzeba te 6 szklanek wlać. Ale prawda jest taka, że jeżeli nie mamy odwodnienia, jeżeli rzeczywiście to nie wpływa fizycznie na działanie tej tkanki, no to nie musi być absolutnie tych 6 szklanek wody, ale jest to pewnego rodzaju mit. No dobrze, te końcowe pytania specjalnie przygotowałem właśnie dla Państwa, ponieważ jest takie duże badanie międzynarodowe, które pokazuje właśnie utrzymywanie się pewnych mitów w edukacji. I jego polską wersję to akurat zrobili badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora. Jest też ten cały raport i tam można sobie zobaczyć właśnie, że te mity, one się bardzo silnie utrzymują, właśnie chociażby to byli badani w tym przypadku nauczyciele z wielu krajów, to jest niebieski słupek, średnia ważona, 81 polskich nauczycieli, to jest niezbyt duża próba i dodatkowo jeszcze polscy nienauczyciele, jak widzimy, te dane procentowe są bardzo podobne do tych odpowiedzi, które Państwo udzielali, czyli właśnie styl uczenia się to praktycznie w Polsce jest troszeczkę lepiej, 80%, ponieważ nie zostało to aż tak rozpropagowane. Krótkie ćwiczenia koordynacyjne akurat w Polsce są propagowane i większość akurat laików twierdzi, że one funkcjonują. No i oczywiście te 6 szklanek wody, powoli to dochodzi do lamusa, ale też cały czas koło 20-30% się utrzymuje. Także cały raport też polecam Państwu uwadze. Problem jest taki, że te mity, jak wejdą, to się trzymają. No dobrze, to na sam koniec, ponieważ podtytuł był Jak się przed tym bronić, pomyślałem sobie, że właśnie bardziej będzie fajnie tak interaktywnie. Bardzo dziękuję komisji skrutacyjnej, ale nie, jeszcze nie kończymy. Jeszcze nie. Proszę, chwileczkę, tak może jeszcze posiedzieć. Jak się przed tym bronić? Znaczy w sensie, w jaki sposób próbować nie dać się złapać? I wydaje mi się, że w trakcie mi się udało odpowiedzieć i pokazać Państwu bardzo wiele różnego rodzaju wskazówek. Jak postępować w przypadku pewnych nowych, pięknie opakowanych, w śliczne pudełka, w śliczne skoroszyty, zbindowanych z kolorowymi naklejkami rzeczy, które są proponowane, nawet, nie wiem, popierane przez jakieś oficjalne czynniki i podejść do nich krytycznie. I tutaj będą dosyć krótkie trzy tak naprawdę rady. Pierwsza to jest rada naprawdę stara jak podejście naukowe. I to jest rada, którą udzielił Alhazen, to był badacz arabski, który w okolicach roku 1000 zajmował się badaniem optyki, ale między innymi też w jego książkach jest na przykład narysowany układ wzrokowy. I co ciekawe, przez bodajże 500 czy później 600 lat jego podręczniki były podstawą w ogóle nauki w świecie zachodnim.
I on powiedział coś takiego, że tak naprawdę, jeżeli chcesz mieć podejście naukowe, to musisz być wrogiem tego, co czytasz. Oczywiście nie ślepym wrogiem, to znaczy trzeba być bardzo krytycznym. Nie przyjmować czegoś, co jest pięknie opakowane, co brzmi naukowo, tylko uznać, że wszystko musimy sprawdzić, może nie tyle nawet sprawdzić, ile wszystko musi udowodnić swoją wartość. Bo dowód zawsze leży po stronie tego, kto proponuje jakąś metodę. To on ma udowodnić jej skuteczność, a nie my mamy się przed nią bronić. My mamy zachować krytycyzm i być tego wrogiem. Ale co ciekawe, to co powiedział, co jest jeszcze bardziej adekwatne, to jest to, że trzeba najbardziej być nieufnym wobec siebie samego. A mianowicie to, że możemy się mylić, to, że mamy pewnego rodzaju błędy poznawcze, to, że jak się do czegoś przekonamy, to potem bardzo ciężko nam jest zrezygnować z pewnych przekonań. I to jest tak naprawdę coś, co jest kwintesencją podejścia naukowego i coś, czego się uczy naukowców. Mianowicie to, żeby oni odrzucili pewnego rodzaju swoje, no nie wiem, ego, przekonania, a dążyli w kierunku pewnej obiektywnej prawdy. Drugie to jest to, żeby zwrócić uwagę właśnie przede wszystkim na jasność naukową. To znaczy to, co potrzebujemy w przypadku dowolnych, nie wiem, terapii, rzeczy, które będziemy wdrażali, programów, to jest to, żeby to rzeczywiście miało prawdziwe podstawy naukowe. Nauka jest bardzo kolektywnym zjawiskiem. To znaczy, jeżeli ktoś jeden coś wymyśli, to niestety to już najczęściej nie jest do końca prawdą. Zawsze w nauce musimy mieć potwierdzenie czegoś zrobione przez niezależnych innych ekspertów, ponieważ jest to właśnie kolektywna praca, kolektywne testowanie hipotez, więc teoria jednej osoby, jeżeli nie jest potwierdzona przez innych, tak jak chociażby ta teoria Denisona, najczęściej nie jest prawdziwa. I co więcej, trzeba niestety umieć czytać i szukać prawidłowe źródła naukowe. I to jest tak naprawdę ta trzecia rzecz, to znaczy niestety podstawa język angielski, który trzeba znać, ponieważ łączy nas ze światem, i dobre źródła naukowe. To jest taka baza PubMed, która zbiera wszystkie artykuły biomedyczne, neuropsychologiczne, naukowe, prawdziwe artykuły naukowe. Tam się znajduje troszeczkę bzdur, niestety, bo pseudonauka ma bardzo wciska się we wszystkie szczeliny, ale tam możemy zweryfikować właśnie różnego rodzaju terapie, możemy znaleźć wyniki badań, nie wiem, właśnie szczepionek i w związku z autyzmem, różnego rodzaju techniki terapii, jak również chociażby osób. Czy te osoby, które coś nam proponują, cokolwiek naukowego kiedykolwiek wyprodukowały, czy są tylko takimi wydmuszkami pseudonaukowymi, tam można wpisać sobie na przykład nazwiska i sprawdzić, czy na przykład nasz parlamentarny zespół do spraw szczepień cokolwiek kiedykolwiek zrobił w kwestiach naukowych, czy w ogóle w kwestiach szczepień. No dobrze. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.